Świętego, byli wielkimi świadkami Bożej prawdy dla ludzi. Ciebie prosimy. Duch Święty przemówił z językami. Módlmy się o serdecznie Kościoła, aby wszyscy w jednym języku miłości chwalili Boga za Jego dary. Ciebie prosimy. Duch Święty ożywił. Módlmy się do naszych rodziców i chrzestnych, aby wspierał ich w dalszym prowadzeniu na drogę wiary, abyśmy stali się autentycznymi świadkami Chrystusa i Jego Ewangelii. Ciebie prosimy. Duch Święty jest nauczycielem i mistrzem życia. Módlmy się do wychowawców, do nauczycieli, katechetów i pedagogów, aby nie odstawali w trudzie kształtowania naszych umysłów i serc i cieszyli się naszym szacunkiem. Ciebie prosimy. Duch Święty obdarza męstwa. Módlmy się za Bierzbowa, aby uzdolnił nas do mężnego świadectwa życia wiary i przeciwstawiania się temu, co niszczy naszą ludzką i chrześcijańską godność. Ciebie prosimy. Duch Święty prowadzi dojrzałe wiary. Módlmy się o liczne święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, również w naszej parafii. Ciebie prosimy. Duch Święty jest obietnicą daną przez Chrystusa. Módlmy się, aby Duch tchnął nasze serce Ducha Świętego, abyśmy głęboko przeżyli obecny rok świętego Alberta i jubileusz objawień latyńskich. Ciebie prosimy.
imieniu całej młodzieży wyśmiewanej chcielibyśmy Księdzu serdecznie podziękować za przebaczenie nam drogi oraz pomoc w przygotowaniu do przyjęcia sakramentu wierzbowania. I właśnie z tego powodu dzisiaj jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za to, że pozwala nam doświadczać wielkości tego sakramentu, który jakością naszej postawy, przeżycia, przyjęcia tego sakramentu się objawia. Ale jeszcze tym więcej pogłębiamy naszą ufność w to, że życie z Bogiem jest nie tylko piękne w takiej chwili jak ta dzisiejsza, ale po prostu możliwe i przez to bardzo, bardzo potrzebne i pożądane. Pragnę przyłączyć się do tych wszystkich słów wdzięczności, które wypowiadamy tak obficie, jak zawsze w takich pięknych uroczystościach przez przedstawicieli młodzieży, księdza proboszcza i podziękować wszystkim tym, którzy na tę szczególnie radosną chwilę się, w tę szczególnie radosną chwilę się włączyli i ją przygotowali. Dziękuję najpierw, jak przy takiej okazji przystało waszemu katechecie, księdzu proboszczowi Romanowi, za przygotowanie do dzisiejszej uroczystości, za ten trud katechezy sakramentalnej, ale też za radość. Dziękuję bardzo serdecznie nauczycielom na ręce tu obecnych, którzy, jak sami podkreślają, w harmonii i współpracy z Kościołem pracują nad właściwym kształtem procesu wychowania, edukacji. Za to dziękujemy i w dalszym ciągu o to bardzo serdecznie prosimy. Dziękuję ogromnie waszym rodzicom. Zdajemy sobie sprawę, że klimat, jaki przeżywają rodziny w tych czasach, nawet na pobożnych Kaszubach, są często bardzo skomplikowane i złożone. Tym bardziej potrzeba nam wiary, gdy brakuje zdrowia, idziemy do lekarza. Gdy dzieją się w życiu jakieś kłopoty, to idziemy tam, gdzie można znaleźć siłę, która pozwoli te kłopoty zniwelować, przezwyciężyć. Pamiętajcie o tej dzisiejszej chwili i niech ona pomoże wam, wasze rodziny, uczynić jeszcze piękniejszymi. Pamiętajcie, droga młodzieży, że macie na to olbrzymi wpływ. Dziękuję z całego serca obecnym tutaj kapłanom za świadectwo solidarności dekanalnej i wspólną modlitwę. Jest to okazja, by wobec was z kolei im podziękować za ich duszpasterski trud i życzyć jak najwspanialszych owoców tego wysiłku. I na koniec jeszcze szczególne życzenia skierowane w waszą stronę. Kochani nowowierzmowani, pójdziecie w wasze życie odtąd, przynajmniej z punktu widzenia wiary dojrzałej. Ale czy ostatecznie wasze życie potwierdzi wielkość tych darów, które otrzymaliście, to zależy od was. Nawet najcenniejszy prezent niewiele znaczy, gdy nie wykorzystamy go właściwie i się nim nie ucieszymy. Więc życzę wam, byście potrafili ten wspaniały nastrój i klimat dzisiejszej uroczystości przenieść waszą codzienność, mało tego, sprawić, bo on jeszcze bardziej się was rozwinie. Młodzi ludzie, jak wspomniałem, odwołując się do doświadczenia ostatnich Światowych Dni Młodzieży w Polsce przeżywanych, mają niezwykły potencjał i radość życia sprawia, że w połączeniu z łaską Bożą stanowią się siłą, są siłą nie do przezwyciężenia. Więc idźcie z takim entuzjazmem i z takim głębokim przeświadczeniem, że Bóg jest z nami, się wami opiekuje, bo nas się troszczy, wasze odtąd dojrzałe życie. No i na koniec szczególne życzenia skierowane w stronę księdza proboszcza z okazji jego imienia. Dzisiaj myślę, że opatrzność specjalnie przygotowała to wierzbowanie na dzień jego imienia, planując w waszej parafii, w waszym kościele. I mam nadzieję, że to wspólne świętowanie będzie dla niego także wielką radością i wielkim prezentem, że przyjęliście ten sakrament i dzisiaj zwieńczyliście wspólną waszą pracę właśnie w dniu jego imienia. Niech nam wszystkim zgromadzonym Panu Jezusowi.